Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, na GeForce Kingsie się znajdujemy, no i sprzedajemy dzisiaj Dragon Lore, którą udało mi się wygrać kilka odcinków temu. Jak się zapytasz, co się stało z Meduzą? Nie pytaj stary, po prostu o to nie pytaj. Skrzyneczki oczywiście widzów dzisiaj testujemy dalej. Wiem, że kurczę, kolejny odcinek ze skrzynek widzów, to pewnie widz już zmęczony jest tymi skrzynkami od widzów. No bo krąko, ile można otwierać skrzynki od widzów? Mam nadzieję, że nikt tak nie powiedział. Ale widzę, że tutaj są skrzyneczki te, o które was prosiłem w ostatnim filmie. No jest Crox i Hydra tutaj. 11... Jaki 11? 1100 zł. Jest 10% na tą AWP. No stary, no... Spróbujmy. Spróbujmy otworzyć sobie zraz tą skrzyneczkę. No niestety tutaj... A troszkę wyszliśmy na minus, dostaliśmy zaledwie 400 zł. Fajnie, że chociaż, że ta AWP równo tyle kosztuje. I fajnie, że ktoś tutaj wrzuci właśnie tą AWP-kę taką, wiesz, inną, a nie po prostu jakiś safari miecz. W sensie, jak kto woli tak naprawdę, nie? Niektórzy mogą, niektórzy wrzucają po prostu, wiesz, safari mesh, żeby to było takie 10%, żeby już niepotrzebnie nie dodawać do ceny skrzynki. No i mamy ty Zerthydrę pierwszą, 10% oddało stary, no i 7500 taka AWP, więc bardzo spory pieniążek, ale overall... Nie no, jesteśmy na plus, dobra, a twórzmy jeszcze raz. Jeżeli tutaj uda nam się trafić jeszcze jedną taką AWP, no właśnie, się nie udało. No dobra, spróbujmy. A jakbym 5 na raz otworzył? Jakbym 5 na raz otworzył, to zobaczmy, czy to się uda. Może chociaż jedna? Ojejku, tu nie ma żadnej. No... Nie ma żadnej, ale 1800 zł dostaliśmy. Tak naprawdę. No te AWP Containment Bridge to tak trochę cashback jakby, nie? Wiesz, o co chodzi? Ej, bo mi się zaczyna to nie podobać. Ostatnie otwarcie, no jak tutaj nic nie poleci. Okej, chyba trzeba odpuścić tą skrzynkę. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Kalendarzyk, tak? Jak chcesz wziąć udział sobie w kalendarzu, to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk napisz, tak? Napisz komentarzyk i co? Dołącz na Discorda, bo to sprawdzam oczywiście. No już i kod Croxy. Na GeForce Kingsie. Jak jest rzeczywiście nowym użytkownikiem, to dostaniesz kasę na start. A jak chcesz sobie doładować, to dostaniesz 5% więcej. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź klikniesz oczywiście kod promocyjny. Jak jesteś nową pełnoletnią, wpisujesz tutaj kodzik Croxy i możesz przed każdą wpłatą sobie tego kodu użyć i potem jak klikniesz sobie doładuj, jak będziesz chciał wpłacić, no to masz tu wszelakie metody płatności i 5% więcej sobie możesz odebrać. 7% na Fenka. Myślę, że 4 możemy jak najbardziej sobie otworzyć. Ten Fenek 1200 zł, więc fajnie było chociaż jednego zdobyć. No nie dostajemy niestety żadnego, no ale... Może się uda chociaż jednego tutaj wysępić. Zobaczmy to otwarcie. No nie wiem, no coś kurczę... Coś dzisiaj te skrzynki widzów, no... Chcecie dzisiaj chyba, żebym wyszedł na jakiś mega mocny minus. No ale dobra, jest w końcu ten Fenek. Więc 1200 zł tutaj wpada. W końcu, fajnie. Zobaczmy teraz coś innego. Fajnie, że zrobiliście faktycznie te skrzynki z tą Desert Hydrą, o którą prosiłem. Ale no ja bym tutaj jeszcze coś chciał. Croxy Mega Profit. No nie wiem, czy taki Mega Profit jest. 15% szans na profit tak naprawdę. No zobaczmy. No mam nadzieję, że... No i wychodzi teraz, jak bardzo chcecie, stary, jak tutaj... Jakie są wasze intencje, tak? Wy po prostu chcecie, żebym został bankrutem, tak? Oj, oj, oj! Dobra, nie zmieniam zdania. Chcecie, żebym został bankrutem, tak? Ale patrz, trafiliśmy Elite Builda na 10, trafiliśmy AK na 10, a na 15 nie możemy Gamma Dopplera trafić. No nie mogę, no naprawdę. No patrz, no znowu. Nie wiem, ja się popłaczę, no przysięgam, stary. Czy mamy na jeszcze jedną? Nie mamy na jeszcze jedną. Co się w tym filmie stało? To ja jestem w szoku, nie mam pytań. No to jest ta skrzynka. No dobra, kona się odda, to już nie wiem, to będzie chyba fart życia wykor...
Pierwszy raz ta skrzynka mi oddała. Chyba pierwszy raz. Karambit Fate. Ile było na jego procent? 1%. Ja nie mogę. 6% w ogóle w tej skrzyni jest na to, że tu cokolwiek nam odda. Ja nie mogę. No dobra, mamy to. Czyli odcinek nie będzie skończony tak szybko. Chciałem tutaj wybrać coś, czego jeszcze nie widziałem. No połóżmy sobie, no jak już wszedłem, no to jak to twoja skrzynka, no to już nie będę, że tak powiem, przykrości widzowi sprawiał, że wszedłem i nie otworzyłem. No dwa razy rękawice, więc najlepsze co mogło nam wypaść, tak, 618 zł, ale wychodzimy na minus, no jak tutaj nie będzie trzy razy rękawice, no to lipa tak trochę, nie? Zobaczmy dalej, co tu jest. Pamiętam, że ta skrzynka była spoko. Kroksi jak w niebie. Nazwa coś mi mówi, ale nie pamiętam, czy ją otwierałem. Tak, bo to było to z tymi niebieskimi skinami. Dobra, otwórzmy. 2,5% na te rękawice. Pamiętam, że ostatnio udało nam się dropnąć je. No teraz tylko digielek niestety. Łącznie wszystko... A no tak, Glock kosztuje 1000, zapomniałem. Zapomniałem, że w tej skrzyni jest ten Glock. Zobaczmy, czy będą rękawice? No rękawic nie będzie, no ale jest ten Glock znowu, więc to jest znowu 1000 zł. Więc już tak dużo nie wychodzimy na minus. No 2600 z tych otwarć dwóch. Nawet na plus wyszliśmy tak naprawdę. No dobra, spoko. No i mamy rękawicy. No i po to przyszliśmy, z tym wychodzimy. Jeszcze Glocka, to tu będzie z 3 koła, stary. Patrz, 1800 rękawice, 1600, 1000. Czekaj, co? To P2000, 1600 kosztuje. No to 4500 jednak z tej skrzyni. No dobra, odbijamy to, co, że tak powiem, straciliśmy. Kroksi tutaj po prostu. 50%, no dobra, niech ci będzie. Na gamma Dopplera. I zobaczmy. No i mamy tego gamma Dopplera. No, ej! Pierwsza połowa tego filmu. Kurczę, taka trochę mało sympatyczna. W sensie, poleciała ta Desert Hydra. No ale potem coś się zaczęło psuć powoli. Dobra, otwórzmy może jakieś skrzynki na stronie, żeby nie było, że tylko skrzynki widzów otwieram. Tylko co może bym tutaj chciał otworzyć? Może jakieś aliny tutaj? No ja lubię procentóweczki. 10% tutaj luksury. No skiny wyglądają sympatycznie. Zobaczmy, czy... No 4 skrzynki, no to 40% teoretycznie, że trafimy coś, co nie jest właśnie tym skarem. A jak będzie naprawdę? No jest MP9. No ale MP9 chyba... No właśnie, 5000 zł my... Okej. Dobra, to jednak skrzynka giga mi się podoba. No tak, 5700. 5700 ta lilia kosztuje. To jest CZ-ka chyba do Dragon Lorki chyba, nie? Z jej się robi chyba M4 rycerz, ale mogę się mylić, poprawcie mnie. Tak mi się kojarzy właśnie, że zawsze chyba ta CZ-ka, jak oglądało się filmy jakieś youtuberów, co jakieś kontrakty robili czy coś, to właśnie chyba przypominam sobie, że ta CZ-ka to była właśnie w kontrakcie na AWP Dragon Lore. Tak mi coś świta. Było to dawno. Ale oglądało się, stary, oglądało się. W ogóle czasy z tymi kontraktami jeszcze z CSGO, jak przed tą panoramą. No Jezus Mary, no aż się chciało te kontrakty robić. Tak pięknie to wyglądało. Wiesz, to podpisywanie ręczne, to jakieś, wiesz, wzorki jakieś, że się robiło, że się wymyślało jak najbardziej kreatywne, że wiesz, żeby Valve oddało, nie? No kurczę, piękne... Piękna sprawa, piękna nostalgia, tak? To jest... Wróciłbym bardzo do tych czasów. Zobaczmy, 4 na raz. Czekaj, co? Aha, no tak, bo to nie jest skrzynka od widza mojego. Się dziwię, że jest otworzona 36 tysięcy razy. No dobra. Mamy tu 3300. No kurczę, nie wiem szczerze, co o tym myśleć, no. Tak dało nam to Lilię na początku, a potem już tak... Dobra, chcę, zróbmy coś takiego. Otwórzmy sobie na... Okej, spoko. Otwórzmy sobie kilka na szybkim. O kur... OJEJ! Rycerz za 9... Uuuu! No dobra, za takie otwarcie nic nie robiłem. Może w sumie niepotrzebnie na szybkim otwierałem, no paczek teraz leci. No bardzo ładnie. Dobra, chodźmy na kontrakty. Bo kontrakty to też jest tryb, który kurczę bardzo lubię. A na którym bardzo rzadko w sumie jestem. No to będzie mocny kontrakt, bo jest w nim 16 800 zł. Katowice 2.14. Complexity Hollow. A ile to kosztuje? Tak, 10 koła. No nie, no ja nie mogę, dobra. 4 na raz, jeszcze raz. Potrzebuję skinów do kontraktu, stary. Zobaczmy. Nie ma nic, okej. Okay. Właśnie dlatego lubię sobie czasem na szybkim zakręcić, żeby troszkę tych skinów wpadło właśnie na przykład do kontraktu, tak? Jak mam ochotę na kontrakt, to sobie zrobię kontrakt, tak?
Może zrobimy jakiś największy kontrakt. Co ty na to? 5700 lilia. A czy ja chcę wszystko wydać na tą skrzynkę? Tym bardziej jak, no, coś tu się powoli psuje. Ojejku! Ładnie, bardzo ładnie tutaj. Może jakaś Desert Hydra by polecia... Znaczy Desert Hydra, już zapomniałem, już się przyzwyczaiłem po prostu, że poprosiłem was o Desert Hydra, żebyście na nią robili skrzynki, nie? No dobra, mamy tutaj dużo za dużo tych skarów, więc po prostu chodźmy na kontrakty. Zróbmy kontrakt z tego, co mieliśmy zrobić i po prostu sobie potem sprzedamy te wszystkie skiny. No powiem tak, to jest kontrakt. Ej, 30 tysięcy mamy w EQ! No dobra, dobra, wrzućmy to, wrzućmy to. 32 tysiące kontrakt, stary. Pandora's Box. Ile one kosztują? Proszę mi powiedzieć teraz. 23 tysiące. 23 tysiące. Wyszedłem 10 koła na minus z tego kontraktu. No nie... Kurczę. Podoba mi się to. Dobra, otwórzmy może jakąś normalną skrzynkę. Luxury Knife. 1100 zł kosztuje jedno otwarcie tej skrzynki. Bardzo piękne noże. My dostajemy klasycznie na wajkę. Okej, okay, niech będzie. No bardzo dużo tu skinów jest. To jest bardzo duży plus. Ja lubię, jak jest dużo skrzynek. Znaczy, dużo skinów w skrzynce. Dużo skrzynek w skinach. Panie prowadzący. 1100 jeszcze raz. Trzeba kontrolować budżet, żeby nie przeholować. No, karambit byłby spoko, ale Damaskus to też chyba nie będzie... No nie, myślę, że będzie lepiej. No, zobaczmy teraz. Jak nam pójdzie? No, karambit też byłby G, ale... Odpuśćmy ją, odpuśćmy i zjedźmy niżej. I te aliny jeszcze popróbowało. Holy moly, czy tu jest hole? Tu jest hole. Tu jest hole. Okej, okay, nie ma nic. No spoko. Mam drugie otwarcie, tak? Drugie otwarcie. Rzućmy to jeszcze raz w ten kontrakt. 18... Ojejku, to będzie syf. To będzie syf. Widziałem, że to będzie ten nagew, bo to jest do Gungnira. No ale on tak kosztuje, jakby... Tak overpriced'owany. Przez to, że jest w kontrakcie na Gungnira. No ale to jest definitywnie ten minus niestety. Dobra, no co ja tu mogę jeszcze coś takiego też bym chciał fajnego z pazurem otworzyć. To holy moly nie było złe tak naprawdę. No dobra, to Luxury bardzo mi się spodobało. Pomijamy animację, po prostu otwórzmy sobie kilka razy. I zobaczmy co nam się uda tutaj podostawać. No póki co, no tu trzy pod rząd puste otwarcia. Znowu niestety 5 razy skar, a wupa... Nie trafiliśmy w ogóle w WP Fate z tej skrzynki jeszcze. Pantera, okej. Okay. To jest minus. Nawet te dwa skiny nam nie dają profitu. No to już w ogóle, biorąc pod uwagę, że wydajemy 1300 na jedno takie otwarcie. Jest aug. Ja już chyba w ogóle te 10% otwierać, co wy mi zrobiliście, wiesz? Tak mi się wydaje. Dobra, odpuśćmy to, bo to jest naprawdę, tu się dzieje coś złego. Może to holy moly, no jak dało nam tego hola. W drugim już otwarciu. To zobaczmy, no może jest... Okej, jest pin. No to nam nie zmienia wiele tak naprawdę, nie? Jak tutaj nie ma hola, to... Tego hola było 0,5% w ogóle. 0,5%. A my go w drugim już otwarciu trafiliśmy. Aha, już nie mam kasy. No dobra, to jednak się wyrypowaliśmy trochę za szybko. W sensie dalej coś tam mamy w tym meku, nie? To nie można też mówić, że... Czy wszystko przypaliliśmy? No bo tutaj 10 koła. Tak jest bardzo duża strata, tak szczerze. No dobra, jakiś ten fajny karambit się przydał. Ojejku, ojejku. Nie no, dzisiaj coś, kurczę. Moja chciwość tutaj za bardzo wzięła górę nade mną. Bo był naprawdę bardzo fajny potencjał. No ale kurczę, potencjału nie ma. Bo potencjał nie ma potencjału. No chyba, że to holy moly poryzykujemy jeszcze, albo po prostu wrócimy do skrzynek widzów. Zobaczymy, czy mnie uratujecie przed, że tak powiem, bankructwem w tym odcinku. Wrzućmy sobie 300 w górę, zobaczmy co tu jest. Jest DZ Hydra, jest Metuza. Ta skrzynka była fajna, z tego co pamiętam. No, ona była fajna. Zobaczmy, twórzmy 4 na raz. 3000. No i liczymy oczywiście. Okej, okay, jest Fire Serpent. Tragedii nie ma.
wychodzimy raczej na plus 3000. Delikatny ten plus. Przydałoby się jakieś... Okej, okay, butterfly? Nie wiem, ile butterfly kosztuje. 2500, no ale to jest znowu otwarcie na zero. To jest 3100 zł. No 200 na plus. No to by się przydały... O właśnie, rękawiczki, no ale tu są teraz tylko rękawiczki. Są właśnie teraz tylko te rękawiczki, no i ten kałach. No ale to dalej te 200 zarabiamy, tak? No ale to jakby rękawiczki Fire Serpent w jednym otwarciu wleciały. Ojejku, no to tu już w ogóle nic nie wlatuje. Zobaczmy dalej. To będzie otwarcie, które może nas uratować, jakkolwiek, albo pogrzebać. Jest Bowie. Mamy 3300 jeszcze. Proxy S, no tu jest, pamiętam, ten White Lotus. Możecie porobić skrzynki z White Lotusem w sumie. Proxy Aline. 2% na meduzę. No, ostatnio udało nam się trafić. To zobaczmy. 1500. No teraz by mi się ta meduza tak jak nigdy przydała, stary. Ale są dwa czerwone, te no. Okej, okej. Tak naprawdę jest otwarcie na zero. No ale ja tu po coś innego przyszedłem, tak? No na pewno nie po to. Dobra, kontrakty. Jeszcze raz, po raz kolejny w tym odcinku. Zobaczmy. Wrzućmy to wszystko. Wrzućmy to. No i zobaczmy, 5400 wartość. Jest Butterfly, jak siga ma Doppler, coś ten... No właśnie, nie wiem, no kurczę. Było tak dobrze, taką pęgę zarabialiśmy. Coś się zepsuło. Coś się zepsuło, nie było mnie słychać. No to jest 2% naprawdę za hydrę. No dobra, trzeba zaryzykować. No poprosiłem was o tę hydrę. Ostatnio. No to zobaczmy, może się uda ją wysępić tutaj. Z tej skrzynki. Jest to otwarcie, o dziwo, na plus. Albo na zero? Nie, 1900 kosztuje ta skrzynka, czy ile? Ojejku, ojejku, no to sobie wysępiliśmy. 1900, no, to było otwarcie na 0 zaledwie. No i stać nas teraz tylko na 3. Jak tu nic poleci, jak Desert Hydra nas nie uratuje tutaj pieniążkiem, no to może być lipa. Tu będzie stysiak. Stysiak jest, czyli jeszcze walka trwa. 2 razy możemy jeszcze pozwolić sobie na tą skrzynkę, w sensie na 2 otwarcia. Tak, nie wierzę! Nie! Ostatnie otwarcie, stary. Ostatnie otwarcie nas ratuje. Ostatnie otwarcie, na które było mnie stać. No dobra, w to mi graj. Chciałbym jeszcze znaleźć tą skrzynkę z tą hydrą, na którą było... Ojejku. Było aż 31%. No nie, no tak dużo to chyba nie chcę. To jest 50-50. No nieźle. I tu chyba jest 10%. Tak, dokładnie, jest 10%. Potrzebuję jednej desert hydry. Do szczęścia. Dawaj, pokaż pazur. No nieźle. Jezu, pazur. 800? Nie, 600, sorry, nie umiem liczyć. Another one. A co by było, jakby dwie trafić? No, dwie, panie prowadzący. O czym ty kurwa myślisz? Jak ty jednej trafić nie możesz. No dobra, sell. Dwa razy. 20%, tak? 1/5. No, dobra. Chyba tutaj już jednak przegiąłem. Nie może mnie ta skrzynka ratować w nieskończoność. W sensie, no ta akurat mnie pogrążyła, tak? No ale inne, że tak powiem, no uratować by mogły. No to weźmy, zróbmy coś takiego. Weźmy jakąś skrzynkę tutaj fajną. Od widza. Desert Hydra. 5%. No zobaczmy. Czy to będzie szczęśliwe otwarcie? No było blisko do szczęścia, no ale CZK za dwie dyszki. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. No, nie wiem, róbcie mi skrzynki. Róbcie mi skrzynki, to coś potestujemy. I zrobimy jakieś polowanie na jakiegoś fajnego skina. Może White Lotusik jakiś, co?